pogadamy o Freezie, a.k.a. Mrożonie, bo jak pewnie słyszeliście, ostatnio Rezi wypuścił swoją serię Sabotażysty, która osiągnęła gigantyczny sukces. Zgarnęła grube miliony wyświetleń i generalnie została ciepło przyjęta przez widzów. Zrujnowała też trochę mój wizerunek, ale no to szczegół, dzięki Rezi. No i chwilę po zakończeniu Sabotażysty Freeze zapowiedział Mafię, czyli koncepcyjnie bardzo Mega zniszczony wizerunek! Mega zniszczony wizerunek, kurwa, założyłeś perukę i zdjąłeś okulary. Podobny program. Mamy grupę influencerów, którzy wykonują zadania, wśród nich są ukryte osoby utrudniające grę, a zadaniem reszty grupy jest ustalenie, kto utrudnia im grę i wyrzucenie tej osoby z programu. Bardzo proste. Natomiast Mrożon, publikując Mafię tuż po serii Sabotażysty, która okazała się ogromnym sukcesem, naraził się na szerokie ocenianie i porównywanie jego serii do Reziego. I poskutkowało to gigantycznym odsetkiem łapek w dół, bo pojawiło się ich... Ale na pierwszej edycji to Mafia była lepsza niż Sabotażysta, a widzicie, no Rezi się nie spłakał, tylko kurwa zrobił lepszy program, nie? Ponad 20 tysięcy oraz tysiącami negatywnych komentarzy od widzów. W sensie cała... Najlepsze też jest to właśnie, że Konopski kurwa w 10 sekund wytłumaczył, na czym polega Mafia, kurwa Freeze się pierdolił 6 minut i nic nie było wiadomo. Sekcja pod odcinkiem jest nawet nie, że w hejcie, a w po prostu obiektywnych opiniach, co tutaj nie gra i co można by było zrobić lepiej następnym razem. Najczęstszym zarzutem jest to, że Freeze, który mógłby do tego programu ze swoją pozycją ściągnąć każdego, dobrał do składu 12 influencerów, 8 osób od siebie. Więc jego widzowie nie mogą poznać nowych twarzy, tylko patrzą na te same osoby, które widzieli już kilkadziesiąt razy. I nie jest to po prostu takie atrakcyjne. Trochę szkoda, że większość uczestników to ekipowicze. Fajnie byłoby zobaczyć nowe twarze. Moim zdaniem Rezi rozwiązał to o wiele lepiej, zapraszając do sabot... Ja mam wrażenie, że to co ja powiem na streamie, to ludzie potem w komentarzach kurwa piszą i potem mówią: no dobrze napisałeś, Ania, no dobrze, dobrze. Korzysty większość uczestników spoza Tandera. Stypa totalna, szkoda czasu. Cytat: uczestnicy mogli pierwszy raz ze sobą porozmawiać. Meanwhile, większość uczestników mieszka w jednej chacie, nagrywa w jednej hali i na jednym kanale. Taki duży youtuber, a na 12 osób potrafi ogarnąć tylko 4 osoby spoza jego ekipy. I tutaj ciężko się nie zgodzić z tym zarzutem, bo w Sabotażyście teraz będzie, że brałem tam udział, to jestem subiektywny. No ale w Sabotażyście dosłownie pojedyncze osoby znały się prywatnie i nie były to jakieś bliskie relacje na zasadzie mieszkania ze sobą. Każdy też robił znacznie inny content i był z innego zakamarku internetu, więc ciężko się dziwić widzom, że zestawienie tej Mafii nie jest po prostu atrakcyjne. Kolejnym zarzutem ze strony widzów jest ogromny chaos w tym pierwszym odcinku i po prostu zbyt TikTokowy montaż, który może usatysfakcjonowałby dziecko z iPadem uzależnione od TikToka i shortów, ale trochę starszych widzów męczył dynamiką. Ogromny chaos, wszystko strasznie pocięte, strasznie przesadzone reakcje. Żadnego wstępu ani przedstawienia, co tu w ogóle chodzi, tylko od razu zapierdzielamy do przodu, przez co odbiorca nie nadąża. Ciężko w ogóle się wczuć w klimat tego odcinka, szybkie wprowadzenie, brak przedstawienia uczestników. Nie sądzę, że każdy zna wszystkich, którzy biorą udział w Mafii. Słabo w porównaniu do Sabotażysty, jest zbyt dynamicznie według mnie. Tu mamy pewnie kwestię gustu, ale rzeczywiście, jak mówimy o dłuższej formie wideo, to fajnie, żeby widz tam jednak miał chwilę na odpoczęcie, a nie wiercić mu mózg przez 40 minut dawkami dopaminy. Ale pojawiły się też głosy, z którymi ja na przykład się nie zgadzam, bo niektórzy po tym pierwszym odcinku z góry skreślają całą serię. A może następne odcinki będzie się fajnie oglądać, może trochę naszmącą w tym montażu i będzie to... Tak, ja też wam mówiłem, że pierwszy odcinek poprzedniej Mafii też był dla mnie totalną kupą, mi się tego oglądać nie chciało. A potem się rozkręciło. To spokojniejsze, ale te porównania do serii Reziego, która jednak dawała widzowi odetchnąć i oferowała widzowi szerokie spektrum twórców, bardzo jest niszczące dla tegorocznej Mafii. Zresztą więcej o Mafii i dziwnej akcji marketingowej Freeza gadałem na Plotkaście z dziewczynami z kanału Plotkary. Zaserwowaliśmy tam też kilka ciekawych newsów, a dziewczyny regularnie dodają odcinki. Więc sprawdzajcie ten kanał, linki macie w opisie. Mi w tej Mafii Freeza to jeszcze nie pasowało, że tyle reklam jest co chwilę. Dzisiejszym sponsorem jest GBS, który wypuścił premierowe kawy w puszce o smaku lodów krówkowych, zasilanych naturalną kofeiną. Kawa ma obniżoną zawartość cukru, a dodatkowo jest dostępna w bardzo konkurencyjnej cenie. Możecie je znaleźć w lodówkach, sklepach Dino w całej Polsce oraz na stronie GBS. No. Dobra, powiem wam jedną rzecz. Byłem testerem tej kawy. Matiak z 2 miesiące temu wysłał mi tam kilka było jakby prototypów składowych tego. Takie vanila puszki przyszły. No. Tylko kurwa, jedną rzecz źle zrobiłem. Ty testerem jak kawy nie pijesz? No ale ja piję takie mrożone kawy. Ale jak mam sobie kurwa kawę zrobić, debilu jebany, jak to jest kawa mrożona w puszce? Byłem testerem tej kawy. Tylko że zapomniałem potem wypełnić ten formularz, która kawa lepsza. Ale jak już wyszły te oficjalki z GBS-a, też je dostałem. Rano wsadziłem do lodówki.
Spróbuj, zobaczmy, którą wybrali. Dobra, dobra, ale była jedna bardziej intensywniejsza w tych, bo tam chyba było 3 czy 4 sample różne. Kurwa, tyle tego wypiłem, że chuj. Dobre, no. Mleko bardzo czuć i orzechy, chyba orzechy, co tu jest. Kakao z karmelem, a to jednak nie są orzechy. Ja jestem kurwa słaby, jeśli chodzi o smaki. Gość, co o 21 kawę pije? Stary, ja wiem, że ty, kurwa, wiesz, musisz o 5 rano kawkę pierdolnąć, ale ja nie piję kawy na co dzień. I mam to w chuju. Na mnie kofeina nie działa. No, spoko. Taki posmak mleka zostawia w gębie. ISPL. Jak już wybierzecie się do Dino, to koniecznie zwróćcie uwagę na bestseller GBS-u, czyli kawę frappę, do przygotowania na zimno w domu. Sama kawa bardzo mi podeszła i smakuje naprawdę spoko, więc sprawdźcie sobie to sami. Teraz pogadamy o czymś, co może uderzyć w zarobki streamerów, ponieważ Urząd Skarbowy zainteresował się donatami i dyrektor Fiskusa stwierdził w swojej interpretacji, że donaty nie są darowizną. Oznacza to, że muszą być teraz normalnie rozliczane i podlegają pod podatek dochodowy. W interpretacji chodzi głównie... Ale przecież każda osoba, nie znam żadnego streamera, który myśli, że nie trzeba tego podatku. Znaczy znam ludzi, co nie płacą podatków, bo są zjebani, nie rozliczają PayPala i tak dalej, ale kurwa, ja przynajmniej od zawsze, kurwa, to rozliczam. O to, że dotacje od widzów są anonimowe, więc nie można stwierdzić, kto jest darczyńcą i jaki pułap kwoty wolnej od podatku dla darowizny można zastosować, bo pułapy się różnią od darowizn od bliskiej rodziny i darowizn od obcych osób. No i w sumie to trochę im to zajęło, bo donaty w polskim internecie funkcjonują tak od 8-9 lat. Jak to oglądają w streamerze, to jestem ciekawy, jak wy to rozliczacie, czy właśnie jako darowiznę, czy po prostu w normalny sposób. Bo ja pamiętam, że jak kiedyś coś mi wpadło z donatów, to normalnie to wszystko było rozliczane. Teraz musimy... No tak, normalnie się to rozlicza. Zapierdalają ci tam, kurwa, ileś procent. Wolt Bańca dostał 15 kary za nieopodatkowanie donate'ów? No to trzeba być zjebem, kurwa, żeby nie płacić podatków. Ja rozumiem jeszcze, jak kokainą, kurwa, handlujesz na, wiesz, kurwa, hurtowo. Musimy przekazać poważną sprawą na polskim i ogólnie całym YouTubie. I trochę kutasiłem ją w jednym z moich magicznych folderów przez ostatnie kilkanaście miesięcy, ale stwierdziłem, że teraz będzie idealny moment, żeby wam to wszystko pokazać. Dotyczy to kserokopiarek na polskim i zagranicznym YouTubie, bo generalnie mamy ogromną plagę i uważam, że niektórym twórcom w Polsce to kopiowanie uchodzi bardzo na sucho. Ale od początku, bo temat, który mnie do tego na... No dobra, uchodzi mega na sucho. I ty to powiesz i co się wydarzy? Ktoś pójdzie siedzieć, komuś zdejmą film, kogoś wytkną palcem. Zacznijmy od tego, że zazwyczaj podpierdalają, kurwa, sobie content, miniaturki, jeden do jeden ze stanów filmy, osoby, które kierują swój content, kurwa, do 6-letnich dzieci, którzy cię konopnie oglądają, nie? I tym dzieciom jest mniej więcej obojętne, czy Mr. Beast nagrał to samo, co Czajnik. Nakłonił, nazywa się Paruwagate. Już wszystko tłumaczę. Książulo wstawił do siebie storkę, gdzie pokazał, że Julia Żugaj, mówiąc slangiem polskich youtuberów, zainspirowała się jego miniaturką. No, poddupcyła ją po prostu jeden do jeden, wycinając z miniaturki Książula hot dogi, wklejając trochę inne tło i po prostu dając swoją postać. Książulo wstawił też na storkę głosówkę od swojego grafika, który sfrustrowany tłumaczy, że sam wpadł na tę miniaturkę i starał się dopieszczać każdą z parów z osobna. Bratku, ja te parówy zmniejszałem, zwiększałem, obracałem, żeby każda była inna, żeby tutaj dopieszczone to było, a oni po chamsku, nie, tak się bawić nie będziemy. Więc z takim dystansikiem i raczej żartobliwie podszedł do tego Książula. Podobną taktykę przybrała też Julia Żugaj, pisząc na Twitterze: Sorka, Czajnik mówił, że taka przejdzie. No, nie zostało to jakoś ciepło przyjęte przez ludzi w odpowiedziach. Pisali, że no w sumie to trochę bezczelne i obracanie tego w żart nie jest najlepszą strategią z pozycji Julki, ale parę minut później już w taki, no, spoko sposób do tego podeszła, czyli przeprosiła Książula na privie w swoim i imieniu ekipy produkcyjnej, a miniaturka została zmieniona, więc no, uratowała tam sytuację na koniec, bo trochę naszpąciła tym tweetem. Nie wiemy, czy to z jej inicjatywy parówy zostały zawinięte, czy ekipa produkcyjna zrobiła jej pranka, narażając ją tylko na potknięcie wizerunkowe. W każdym razie powiem wam, że ta sytuacja to pikuś. Ostatnio szerzej poruszałem tylko case Czajnika, który obiektywnie patrzy... No nie wiem, Konop. Podejrzewam, że nie poruszysz tego tematu. Jak sobie kiedyś
pod współpracę reklamową zapierdoliłeś kadry z mojego filmu. No ale co prawda nie była to miniaturka, nie? Tylko pół filmu z Kauflanda. No było, wiadomo, że było. A to było takie śmieszne. Pisze do mnie Jasiu, ty, Kodowski mi film ukradł. Powiedz, co ci kurwa ukradł? Wchodzę, no. I rzeczywiście kurwa, pojechał z nami do Kauflanda po GBS-y. Trząc wkłada naprawdę ogrom pracy i pieniędzy w swoje materiały, ale według mnie rujnuje to tymi miniaturkami i niektórymi... No ja też musiałem wtedy, stary, z 2000 zł na te kawy kupić. Jak dobrze pamiętam, to był taki odcinek, że trzeba było pojechać do Kaufa i kupić wszystkie kawy, które były. I chuj, kurwa, trafiłem na dostawę. Ja pierdolę, stary. No gdyby nie to, że potem porozdawałem tą kawę ludziom, co piją kawę i sobie ją wypili, to nie wiem, to kurwa nadal bym miał 80%. Tego się nie dało upić, kurwa, cały wózek kawy, stary. I koncepcjami, które wbrew pozorom naprawdę nie są jakimś małym szczegółem i trzeba się też bardzo napracować, by dobrze opakować odcinek i kserowanie gotowca nie jest okej. Okay. Trochę sobie powęszyłem, trochę pokopałem i uważam, że nie powinno się w tej kwestii pokazywać palcem tylko na czajnika. Zacznijmy chyba od najdziwniejszego ziomka z mojej listy, czyli Tristus. Ogromny kanał z ponad milionem subskrybentów. Natknąłem się na niego pierwszy raz, robiąc research pod ten temat. I naprawdę ciężko opisać ten kanał. Najbardziej trafna aluzja, jaka pojawia mi się w głowie, to jest Żyg. I to nie jest nawet złośliwość, bo to jest taki, no, miks wszystkiego. Czyli raz mamy kolorowe challenge, kolorowe jedzenie, cringe'owe skecze i obok tego straszne postacie, klauny, psychopaci, duchy, hugi pier... Ługi porwał cipka w lesie. Łaaa! W każdym razie chłop jest jednym z tych, co bejtuje dzieci na straszne postacie. Ubiera to wzbudzające duży niepokój miniaturki, a w środku dostajemy po prostu grupę dorosłych ludzi o wątpliwych umiejętnościach aktorskich. A teraz idzie tych zabawek? Czemu? Podnosi lalkę! Chłopaki, co jest? Czemu on... Ja kurde, on jest jakiś strasznie agresywny, nie? Co się stało? Stary, jesteś poziomioletowy! Spójrz na swoją rękę! A! Co to jest? Jezu, co to jest? Dla najmłodszych jest to jakaś rozrywka. To w kurwę rozrywka. No, to jest idealny kanał, kurwa, żeby Nikodem dostał karę na tablet, nie? Jak go przyłapie. To jest trochę niepokojące. A wiesz, co się rymuje z tenis? Ja po prostu nie jestem targetem strasznych postaci i klaunów. Zobacz tu! Patrzcie na to, co jest? Ale wracając do naszego Inspiracja Gate. Tristus po godzinach straszenia dzieci, zadupca też miniaturki. Ekstremalny, chowany w kamuflażu. Tutaj mamy pełen zestaw, czyli miniaturka, tytuł i oczywiście niektóre części samego odcinka. Dude, I need your help. What? Put that piece of pineapple on my head. This piece? Yes, it's my hair. Tylko musicie mi pomóc, połóżcie tej arbuzy i resztę owoców. Okay. Duże versus małe więzienie. Akurat ta miniaturka, która pochodzi od Dangle Brosów, została skanibalizowana przez tonę innych inspirujących się youtuberów. Ale o tym pogadamy później, bo skala jest gigantyczna. Tak samo tutaj nastąpiło gigantyczne zadanie nie swojej miniaturki. Tristusowi nawet nie chciało się tego otworzyć. Zrobić swojego zdjęcia, swojej grafiki. Po prostu zabrał oryginał i wkleił w pokraczny sposób swoją i twarz kolegi. Zrobił na tym ponad 2 miliony wyświetleń, nie dając kredyta do oryginalnego materiału. Znaczy nie, żeby to by coś zmieniło, ale no byłoby cokolwiek. Chłopie, robisz 2 miliony wyświetleń, to jest naprawdę tyle siana, że stać cię na dobrego grafika. W następnym odcinku, tym razem z ultra bogatym i ultra biednym więźniem, zadupcył w sumie cały koncept i pomysł, ale przynajmniej tym razem nie wkleił swojej twarzy na oryginał. Cały dzień na kartonowej łodzi. Kiepski pomysł. Tutaj został skopiowany tytuł i nawet nawias zrobił taki sam, bo wiecie, jakby zrobił inny, to nie, ten film to już by się nie kliknął, już by nie poleciał, nie ma szans. Tutaj już mamy lekki progres z miniaturką, bo no, trochę ją pozmieniał. Nie ma co mieć wysokich wymagań co do tego ziomka. Ostatni w boksie wygrywa 5000 zł! I tutaj jest to całkiem obvious. To jedna z najpopularniejszych serii kanału Beta Squad. I serio, wzięli miniaturę, pomysł na film i robili w tym boksie te same kurwa challenge. You must last 10 minutes. Huh? Last 10 minutes in what? Of this! Le, I'll meet with it! Last 10 minutes of this! 10 minut z tego! Easy! Ten challenge jest taki prosty! Serio, jak można być tak leniwym? Cokolwiek byś tam swojego zrobił, nie wiem. Nawet chociaż inny dźwięk tego alarmu. Czy przykładów inspiracji Tristusa jest więcej?
jest ich w chuj. Tutaj bez ironii mógłbym lecieć przez następną godzinę. Nawet jego najpopularniejszy film na kanale, czyli 100 warstw kartonu, to znowu 1:1 przeklejony oryginał z podmienioną postacią, na którym zrobił prawie 3 miliony wyświetleń. Pewnie pomyślicie, gorzej się już nie da, daj nam spokój. To od spodu dna puka nam jeszcze jego sklep. Nie wiem co powiedzieć. Tristus wygrał bingo naszego teleturnieju. Miniaturki, tytuły, scenki, koszulki i na dodatek bejtowanie dzieci na straszne postacie klauny i Hugi Ługi. Gratulacje! Hugi pierdolony Ługi. Teraz moi ulubieni. Święta Trójca. Szablonowa, powtarzalna, trochę też banalna, czyli polskie rajane trachany. Karol Zdęba, Freli i Jawor. Tutaj naprawdę zawiodłem się na jednym z panów, ale do tego przejdziemy za chwilę, bo niesamowity jest dla mnie case Karola Zdęby, któremu no zdarzy się mocno zainspirować czyjąś miniaturką i pomysłem, ale przynajmniej potrafi się w jakikolwiek sposób do tego sam przyznać. Mocną inspirację mamy też w ogólnym wyglądzie kanału i stylu montażu, który jest Briana Trahana. I compiled a list of places with zero Google reviews. Sporządziłem listę 8 takich miejsc, które nie mają ani jednej oceny na Google. I uwierz mi, niełatwo znaleźć takie miejsca. Ale pierwszy raz spotykam się z przypadkiem, że ktoś aż tak na siłę podrabia czyjąś osobowość i humor. W sensie, Brian Trahan ma styl prowadzenia odcinków w taki introwertyczny, czasami niezręczny sposób. Jest to w jakimś stopniu urocze, może nawet zabawne. I don't know about you, but every time I see the Starbucks logo, I stop and think to myself, who even is this lady? No i Karol bardzo to próbuje odtworzyć. Czy widząc loga niektórych firm, myślisz sobie czasami, co to w ogóle jest? Jak mogli zaakceptować takie logo? Ale jak ma się w głowie to, co on próbuje odwzorować, to wygląda to sztucznie i bardzo na siłę. Spoko robi te filmy, no sympatyczny chłopak, stara się, ale troszkę więcej swojej osobowości i będzie git. Kolejny z trójcy polskich rajanów trachanów, Freli. Tutaj właśnie mam zagwozdkę, bo kiedyś się przecinałem na wspólnych nagrywkach u Josiego z Frelim i się zastanawiam tak, czy zmiana fryzury była częścią inspiracji od Ryana, bo tutaj podobnie jak u Zdęby, miniaturki i styl montażu ewidentnie jest. Znalazłem też trochę inspiracji, jak chodzi o miniaturki innych twórców. I ostatni z polskich rajanów trachanów, Jawor. I naprawdę przykro mi się zrobiło, kiedy widz wysłał mi maila z przykładami kilkunastu miniatur od wielu zagranicznych twórców, czyli na przykład latałem najtańszymi lotami, najmniejszy telefon na świecie, najmniejsze więzienie, hotele z jedną gwiazdką, odwiedziny niebezpiecznej wyspy od MrBeasta, przeżyłem 100 dni w realistycznym Minecraft od Ryana Trahana, łamanie praw od Erraka, 50 godzin na lotnisku, reszta miniaturek jest takich... no na granicy, w sensie no po prostu pojechał w to samo miejsce i zrobił bardzo podobne zdjęcie na miniaturkę. Czasami też pisze w opisie o swoich inspiracjach, ale tego akurat nie ma zawsze. I też trochę mnie to rozbawiło, bo Jawor dodaje linka do innych filmów z Polski, które też zainspirowały się miniaturką. Tutaj dał na przykład linka do Gen Z, żeby pokazać, że miniony Freeza to też poddubtają. Taki to jest lekki szpagat, że hej, inni też biorą od innych miniaturki, ale to nie wszystko, bo w opisie jest jeszcze jedna informacja. Jawor napisał, że zainspirował się też wstępem. Odwzorowałem sobie ten wstęp i porównałem ze wstępem Ryana Trahana. This is the smallest phone in the world. It is. Well, this is the smallest iPhone in the world. To jest najmniejszy iPhone na świecie, ale jest plastikowy i nie działa. This is the world's smallest working cell phone. With a SIM card and contacts and everything. A to jest najmniejszy działający telefon na świecie. Ma wejście na kartę SIM, można z niego dzwonić czy też pisać SMS-y. No jest naprawdę mocna kaszana. Kolejna inspiracja ze wstępem była w 100 dniach w Minecraft. This is real life, this is Minecraft, and this is Minecraft with real life graphics. Dude, this graphics pack is insane. To jest prawdziwe życie. To natomiast jest Minecraft. A to jest Minecraft w realistycznej grafice. I tutaj w opisie nie było już informacji o inspiracji. Testowanie restauracji z jedną gwiazdką też tutaj no mocno ewidentnie inspirowany był wstęp. One star reviews on Yelp are insane. Have you ever left a one star review somewhere? I haven't. Jednogwiazdkowe opinie bywają nieprawdopodobne. To na przykład jedna z opinii miejsca, które dzisiaj odwiedzimy. Hotele z jedną gwiazdką, tutaj też gdzieś taki wstęp widziałem. I have collected the craziest one star hotel reviews across all of America. And today, I'm gonna put them to the test. Znalazłem najbardziej nietypowe jednogwiazdkowe opinie odnośnie hoteli w całej Polsce i dzisiaj je sobie zweryfikujemy. My only rule for this challenge is I have to leave a five star review at every hotel
but I can't lie. Jedyna zasada jest taka, że w każdym miejscu muszę wystawić 5-gwiazdkową opinię i jednocześnie nie mogę przy tym skłamać. Po prostu no, dużo tego jest i wydaje mi się, że jest to całkiem naturalne, że jak widzimy coś u dużego twórcy, który jest gigantem, osiągnął ogromny sukces, to możemy to wziąć i przekręcić jakoś na swój styl, zrobić to w swój sposób. I to jest wtedy taka zdrowa inspiracja. Ale to, co teraz dzieje się nie tylko na polskim, ale też zagranicznym YouTubie, to jest wzajemne kradnięcie od siebie pomysłów i taka chamska kanibalizacja kontentu. Pamiętacie tą kapsułową miniaturkę, którą Jawor zainspirował się od Drudos? No to ten sam pomysł został skopiowany przez kilkunastu innych twórców. Te miniatury i tytuły, które Tristus przekleje na swój kanał 1:1, są takie same jak na 10 innych kanałach. Już nawet ciul w te miniaturki i tytuły, ale powtarzanie scen 1:1 słowo w słowo jest naprawdę wysoki poziom. Zagraniczne kanały Commentary nagrywają głównie o chopiarkach takich jak Brent Rivera i Ben Azelard, którzy naprawdę zapierdają od innych na potęgę i nawet się z tym nie kryją. W Hiszpanii na przykład też mają kserokopiarki Ryana Trahana i naprawdę takich patologicznych przykładów kserokopiarek na YouTubie jest setki. Jak nawet nie tysiące. Na ten temat powstają nawet 4-godzinne materiały dotyczące plagiatu i ten film pewnie też mógłby tyle trwać. Widocznie jest to jakaś fala na YouTubie i po prostu nic się z tym nie zrobi, ale dobrze, żebyście jako... No tak, tylko że z drugiej strony, kurwa, też musisz Konopski pomyśleć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Większość ludzi, która tworzy treści na tej platformie i która jest popularna, to są skrajni idioci. Pod każdym względem oni są, kurwa, niewyedukowani. Już nawet nie tyle, że oni szkoły nie skończyli, ale oni mają też zerową edukację życiową. Dla nich, wiesz, sukces i samorozwój trwa do momentu, kiedy dostaną 50 tysięcy za deala. Na tle całej reszty, kurwa, wypadają super, no i jeśli, wiesz, sąsiadka robi piątkę, ty robisz 50, to też poniekąd daje ci to, łechta ci to ego pod tym względem, że wiesz, że, kurwa, no jesteś trochę wyżej, nie? To co ty mu tam będziesz pierdolił, jak on jest... Wiesz, jak on ma Porsche, nie? Czy, kurwa, jakieś inne Maserati. Ci ludzie, kurwa, nic nie potrafią. Więc nie możesz oczekiwać od ludzi, którzy przez przypadek są popularni. To często jest przypadek. Ktoś miał kolegę, nie wiem, hype się na coś pojawił, algorytm coś zwiralował. I to jest właśnie takie, kurwa, wiesz, skakanie z cegły na cegłę. I wydaje mi się, że taka kopiarka, taki zjeb miał wpływ na gościa, którego podpierdala. Ale oni zresztą powiedzą ci jedną bardzo ważną rzecz. No to jak ktoś chce sobie oglądać Ryana Trahana, to sobie ogląda Ryana Trahana. A jak ktoś chce oglądać tutaj mnie w Polsce, to sobie ogląda mnie. Nie widzę problemu. Nie? Starczy pozew od oryginalnego twórcy za plagiat. To jest, kurwa, trwałoby to więcej niż oni żyją i nic by z tego nie było. Jakbyś miał pozywać każdą osobę, która od ciebie zapierdoliła pomysł, to stary, to by na prawników nie wyrobił. No nic by to te. Poza tym, no, słuchaj, to, że ktoś mieszka w Stanach, czy mieszka w Niemczech, czy mieszka we Francji, czy mieszka w Polsce, to jest mniej więcej tak samo skonstruowany. Wiesz, psychika ludzka i tak dalej. Jeśli mniej więcej jeszcze wywodzimy się z tego samego kręgu kulturowego, to jeśli coś działa w Stanach, to z dużą dozą prawdopodobieństwa w zachodniej Europie też będzie działać. Wiesz, jemy praktycznie te same rzeczy, używamy tych samych telefonów, mamy takie same komputery, różni się trochę pogoda, język i tak dalej, nie? Więc jeśli jakieś sztuczki psychologiczne, czy jakieś... No, czy jakieś takie inne rzeczy, które powodują, że ktoś skupia na czymś uwagę, albo chętniej coś ogląda, działają tam, to też będą działać tu. I z drugiej strony też ciężko jest wymagać od przeciętnego polskiego influencera, żeby sam coś wymyślił, jak on, kurwa, za bardzo nie wie nic o życiu, nie? To naprawdę są, kurwa, ciężkie klauny. Plagiat dotyczy muzyki, za podejmowanie miniaturki nic nie ma. No, też nie powinieneś tego robić. Widzowie po prostu mieli takie dane w głowie i możecie sobie posegregować, którzy twórcy bardzo się inspirują. O, bo nie pokazuje tych zgiftowanych. Maćko przesyła 9 zł i 75 groszy. No witam naszego nowego wczorajszego współika o numerze 95 062 210. Pozdrówkę wuja, pozdrów ciotkę i powodzenia nasz biznesmenie. Nowego wczorajnego, co, kurwa? Nie rozumiem. Znaczy, ja się domyślam, że to jest PESEL, kurwa, ale stary, jakby ja ten PESEL mam koło chuja mi on lata, no. Jak jesteś w jakiejś spółce, kurwa, to twój PESEL jest publiczny, kurwa, jakby no, to są 4 kliknięcia w internecie. Wtedy, żeby zasłuchać, trzeba mieć kartę kredytową. Mam jakieś nieprzyjemności w związku z tym, ale z czym, kurwa? Ja,
wiesz, mnie trochę bawią ci wszyscy foliarze, którzy kurwa siedzą i mówią, o kurwa, ja pierdolę, nie powiem ci jak mam na imię, RODO, coś tam. To jest zazwyczaj wspólnikiem Fast Track, no i co? Może jestem, może nie jestem. Jesteś widać w KRS, no? To może jestem, no, może jestem. A co to? Taki projekcik. Za niedługo wam powiem. Którzy tak tylko trochę, a którzy rzeczywiście wkładają jednak trochę więcej pracy i oryginalności w swój content. Według mnie koncepcje, styl montażu, miniaturka, nie wiem, osobowość to rzeczy, które warto kreować na swój sposób jako twórca internetowy. Szczególnie jak generuje się naprawdę znaczące liczby i ma się ogromne zasoby pieniężne, żeby, nie wiem, po prostu kogoś od tej kreatywności zatrudnić. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym w komentarzach, bo może według was to jest spoko i takie coś powinno być dozwolone i akceptowalne. Każdy się na początku promuje na cudzych tagach. To nic złego jest. Szybka informacja, wyjeżdżam na krótkie wakacje do Hiszpanii i przez jakieś 5 dni nie będzie filmu, natomiast będą się regularnie pojawiać na innych kanałach, czyli na Plotkarach oraz na Wotumie, więc sprawdzajcie, subskrybujcie, oglądajcie i trzymajcie się. Cześć!